Banda biegnie za mną. Piękne. Chyba na razie mój ulubiony zestawik. Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej gierki Bloons FPS. A dokładnie u was są to teraz małpki kontra hell, baloniki. Zmieniła się nazwa, temu też nie możecie teraz tylko zlokalizować. I się zaktualizowała gierka dosyć mocno. Mamy tryb Impopable, na którym oczywiście sobie dzisiaj zagramy. Nie wiem, czy zdołam go przejść, mam mniej żyć, gramy do rundy setnej, czyli będziemy tutaj mieli jeszcze bada do pokonania. Pokazała się jeszcze Banana Farm, czyli będziemy mogli tutaj sobie własne banany hodować. No i mamy sprzedawcę. Tak, była aktualizacja, pisaliście mi o niej, że jest spora aktualizacja, ja tego nie nagrywałem, bo sporo dużo rzeczy się zmieniło. Proszę nam jeszcze tutaj snajper, w ogóle mamy tutaj jakieś ścieżki wszystkie porobione. Jak widzicie, jest tu jeszcze Bomb Master, więc pewnie sobie do tego wrócimy, bo to już widzieliście oczywiście u mnie. Czyli już tutaj crossbowa wam testowałem, więc tego nie będziemy powtarzali, chociaż jest kolejny tier. No ciekawe, Ninja Łapka też zyskała jeszcze jedną ścieżkę, no i tutaj oczywiście tą ścieżkę znacie już bardzo dobrze. To było pokazywane w całości, więc tego nie będziemy powtarzali. Mamy jeszcze oczywiście super małpka, ale tutaj też się nic nie zmieniło odnośnie tego, co było poprzednio w gierce. Tutaj doszła nam ścieżka z... No właśnie, Jedi. Ścieżka Jedi, którą będę dzisiaj testował. Ale dobra, nie przedłużając, będzie troszeczkę zabawy, więc ja muszę nabić sporo, sporo kasiorki. Powiem, że ścieżka bumerangowa jest bardzo fajna, mi się ona bardzo oczywiście podoba, jest ona bardzo szybka, więc można tutaj za tanim dosyć kosztem dosyć daleko dotrzeć i tak, teraz w tym momencie zauważyłem, bo i tak ja sobie w to już grałem raz, to właśnie tą ścieżką bumerangową mi się ona strasznie spodobała, zresztą była chyba moja pierwsza ścieżka, jaką sobie rozpatrzyłem w tej całej naszej zabawie z tą gierką, jeszcze w poprzedniej oczywiście wersji, gdzie tego nie było tak bardzo, gdzie gra nie była aż tak bardzo rozbudowana. Ale teraz chyba trzeba zainwestować w farmy. I teraz, no, farmy są tym, co musimy zrobić teraz number one. Więc tylko 1500 potrzebujemy na to do zdobycia. 1500 tyle samo kosztuje mnie zbustowanie mojego bumeranga, więc oczywiście, jak do mnie stać się pewnie bardzo dobrze, będę teraz budował farmę i na tym bumerangu, na tego typu bumerangu podstawowym, będę grał bardzo długi teraz czas, więc no, oczywiście... Wszystko będzie obcięte, wszystko będzie skrócone, bo dla mnie to będzie znowu kolejne około 2 godzin zabawy z tą gierką, dla was to będzie 20-30 minut, chociaż zobaczymy, może to publikuję w wersji dłuższej, jeżeli ostatnio 15 minut, to się staram, zobaczymy jeszcze. No i czas to zbudować, wreszcie 1600 mamy, więc budujemy szybciutko farmę. I mamy jedną naszą tutaj farmkę zbudowaną. I teraz trzeba ją boostować. Boostowanie też jest dosyć drogie, z tego co pamiętam. 600. Później oczywiście coraz więcej, 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 więcej trzeba wydawać, więc to jest aż straszne. Bo to jest straszne. Teraz trzeba się na tym bardzo mocno skupiać. No ale dobra, okej. Okay. Gramy do rundy setnej. Nie wiem, czy dobiję do tej rundy. Ciekawie, czy się jak długo mogę biegać z taką mocarną bronią? No to ciągle jeszcze z nią biegam. Runda 21. Zbieram teraz aktualnie 3600 na rozbudowę tutaj naszej banana farm. Na ten jeszcze wyższy poziom. Mamy to, więc super. Mamy już jeszcze większą banana farm. No teraz za chwilkę właśnie 20 tysięcy. No już jak się domyślacie pewnie, no to jest kwota, której nie będę zbierał, więc czas wreszcie się zboostować. No zwykły bumerang nie jest fajny pod to. Na razie o tyle fajne, że straciłem tylko jedno życie. Nie wiem kiedy nawet. Dzisiaj na początku musiałem je stracić. Nie mam pełnego pojęcia kiedy to było. No ale dobra, to jest tylko jedno życie, więc to jeszcze wytrzymamy. Teraz musimy... się zbustować i no, myślę, że nawet chyba przejdę sobie szybciutko na tryb, który będę sobie sam ustawiał rundy i trzeba podbić się pod no jakiś dziwny miecz świetlny, cóż by to nie było by na się. Ciekawostek, powiem wam, że został zwiększony poziom trudności, bo nie ma biegania, chyba, że jest gdzieś biganie, jak go nie widzę, ale bynajmniej teraz shift już nie działa. W ogóle głos jest mega głośny. Dobra, czas na boostowanko. Boostowanko. Mamy teraz to Plasma Ranger. Teraz 4-8 zapotrzebujemy na kolejny poziom oczywiście. A z takich boostów mamy widzenie camo, blokada rigorów i mamy Ace. To jest w ogóle mega ciekawe. Samolocik jakiś. Nie wiem jeszcze o co tutaj z nim kaman, o co tam chodzi, jak on będzie wyglądał w praktyce. Zobaczymy to jeszcze później oczywiście, ale na razie widzimy już jedno, że jak zbudowałem dolną ścieżkę, zablokowałem sobie górną ścieżkę, ale to dobrze, bo ta jest droższa, więc powinna być lepsza. Mamy teraz taki świetlny coś do rzucania, pewnie będzie biło więcej warstw.
No właśnie, widzicie? Dwie warstwy bije na pewno, ale czy wiem... Ojojku, kamo leci. Kamo leci już. Widziałem właśnie przypadkiem, jak rzutem oka zauważyłem, że jest jednostka kamo i faktycznie to było kamo. Takie bardzo ciężko widoczne. Będę musiał się teraz skupić nad tym. By, wiecie, przypadkiem od tego kamo nie oberwać, bo byłoby troszkę szkoda, naprawdę, szczerze powiedziawszy. Byłoby szkoda. Dobra. Nie ma się, tylko jeden był kamo, więc bardzo fajnie. To jest czwarta, więc zachowali to, jak to wygląda w standardowym. Ciekawostka nawet. Nawet nie wiedziałem. Poprzednio oczywiście to nie było zachowane. Wykrywanie kamo już mamy, więc no, nabijam kolejne punkty. Brak możliwości biegania powodują mnie bardzo proste błędy, takie bardzo, bardzo podstawowe. Już mam 78 życia, więc znowu raz dostało mnie się, ale mamy teraz plasma sword. O co kama... Okej, rzucam z takim oto mieczykiem. Więc dobra, zobaczymy, jak by wyglądało teraz. Ile warstw bije? Takiego na szota bije. Okej, fajnie. Pewnie ma to jeszcze większą przybijalność i więcej pierst, czyli więcej mogę naraz tutaj zaatakować. Podejrzewam, że chyba o to tutaj będzie chodziło. I bardzo dobrze. Brakuje mi biegania. Bardzo mi brakuje tutaj biegania w tej gierce. Gierka została bardzo mocno przez wszystko właśnie utrudniona teraz. No dobra, kolejny poziom, ile w ogóle kosztuje mnie tak naprawdę? Kolejny poziom kosztuje mnie 33 tysiące, więc pierw będziemy zbierali na lepszą farmę oczywiście. Farma to jest 20 tysięcy, więc pierw faremka, dajemy autostart, no bo teraz będziemy pędzili z tym wszystkim, bo trzeba, bo trzeba. Powiem wam, że naprawdę mega dobrze gra mi się w tym zestawieniu, naprawdę mega dobrze. I ja wiem, że co chwilę uruchamiam akurat głos wtedy, gdy latam koło tego dziwnego miejsca i banany zbieram, a to jest strasznie, strasznie głośno oczywiście. Przepraszam was bardzo za to, no ale akurat tak mi jakoś zawsze się przypomina, że hej, 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 trzeba coś dołożyć, jakiś komentarz, no bo coś ciekawego się dzieje, więc warto oczywiście o tym powiedzieć, a później bym o tym pewnie i tak zapomniał, więc no. Tak to wygląda, tak to wygląda. Bardzo mocny. Spróbujemy sobie za chwilkę wykupić jeszcze możliwość latania Ace'a, czy tam po prostu Ace będzie latał i nam pomagał. Nie wiem, jak to wygląda. Zaraz to sprawdzę oczywiście. Tylko, że pierw potrzebuję właśnie zostawić sobie troszeczkę jednostek, takich w miarę wolnych. Zauważyłem, że lidy są bardzo wolne, więc idziemy tutaj, kupujemy sobie. Tutaj, support Ace, uciekamy. Ja kupiłem już go i mam jednego, ale mogę kupić ich więcej. Wow, czekajcie, dwa. Trzy. Spektre nawet mogę mieć. Teraz mam naprowadzane pociski. Z tego co rozumiem. To są naprowadzane pociski. Mogę mieć jeszcze spektre tutaj. O co, come on! Ej! Patrzcie się! Wiesz, ten samolot jest OP. Czy też nie? Czekajcie, jakie są plusy i minusy tego samolotu? Minus jest taki, że mi rozbija on sam w różnych momentach i nie mogę jakby kontrolować, co będzie rozbite. To nie jest paradoksalnie aż tak bardzo plus, prawda? Ale fakt faktem, patrzcie jak on sobie fajnie lata. 36 tysięcy kosztuje mnie Spektra. Jestem mega jej ciekaw. Jestem mega jej ciekaw, ale już w tym momencie wiem jedno. Samolot, będziesz nam pomagał. Dziękuję ci bardzo za pomoc, ale Spektry na pewno też ci dorzucimy. Mamy teraz pierwszy Moab. Ciekaw jak on sobie poradzi. Jak na samolot w grze solo, poradzi sobie z nim. Czy on go rozbije, czy też nie ma szans? Póki co widzicie, ale widzicie sobie bardzo fajnie. Ej, rozbił go! On go rozbił i to w miarę szybko. Powiem, że naprawdę w miarę szybko. Ten samolot jest ciekawy. Ten samolot jest naprawdę bardzo ciekawy, więc jestem mega ciekaw go jako poziom spektry. Naprawdę jestem mega ciekaw tego poziomu. Dobra, zatrzymałem w tym momencie gierkę, bo zbudowałem wyższy poziom farmy. Zobaczymy, ile ona mi da. 500? 400. Coś koło tego. Czyli 400 za każdego banana dostajemy jeszcze. Ale no, chciałem powiedzieć to jeszcze na spokojnie tutaj na to. Tutaj mamy spektrę, mamy detekta, ale go już kupię, mam rozumieć. Mamy jeszcze to widzenie. Tego też mogę kupić tylko raz. I tu mamy tą naszą spektrę całą, którą mogę jeszcze kupić. Dosyć ciekawie to wygląda. No i mamy naszego bumeranga. 33 tysiące na bumeranga mamy jeszcze. Na ten niższy oczywiście nie mogę. Górna ścieżka dla mnie jest zablokowana, więc w porządku. Więc dobra, w takim razie, skoro już mamy to wszystko, mamy nasz samolocik, to teraz trzeba podjąć ważną decyzję, czy zbieramy na... Właśnie, czy możemy to jeszcze podbić? Nie, to już jest maksymalny poziom. Czy zbieramy w takim razie w tym momencie już na samolot, czy zbieramy na bumeranga? Jeszcze lepszego do rzucania. Ja bym zbudował chyba spektrę. Mega mi ona ciekawi. Was chyba też. Sprawdźmy to. Jak ona będzie wyglądała na poziomie maksymalnym, na poziomie spektry. Chyba, że jest jeszcze forteca latająca. No i dobra, mamy to. 38 tysięcy prawie. Tyle, ile potrzebujemy na spektrę.
Tak, Spectra jest troszkę droższa może od mojego upgrade'u, ale chcę ją bardzo zobaczyć. Spectra, to jest maksymalny poziom. I gdzie ty jesteś? Jesteś tutaj. No dobra, mamy naszą Spectrę własną. Zobaczmy, czy ona solo wygra... Co tu się wyprawia? Dobra, może to nawet był chyba dobry zakup. Jak sądzicie? Dobry to był zakup? Żeby Spectrę zbudować? Mam wrażenie, jakby ona troszeczkę była OP, ale no może mi się oczywiście wydawać. Ale Spectra jest strasznie mocna. Ja wiem, co chciałbym przetestować. Teraz mamy Spectrę, może ona się chyba nie sprzedaje wtedy, jak ja chcę coś sprzedać. Więc mogę pójść tutaj, sprzedaj to, co mam aktualnie odnośnie naszego tutaj bumeranga, jednak to sprzedamy. Spectra lata, lata ciągle z nami. I weźmiemy sobie darty, tutaj. Ta ścieżka na górze z fanklubami. Ja widziałem to, że to jest strasznie mocne, bo to daje nam możliwość wtedy, że mamy przyjaciół. Nie jesteśmy sami w grze. Już mamy Spectrę, która tutaj wszędzie nam lata, to miejmy jeszcze swój własny fanklub. No i co? Strzelamy teraz jak szaleni, po dwa pociski. Oczywiście to nie jest jeszcze maksymalny tier, bo później będziemy mieli jeszcze z plazmą, ale zobaczmy, jak to będzie sobie teraz radziło. Spectra plus ten zestawik. Czy mogę stać w miejscu i czuć się bezpiecznie? Chyba nie. Muszę biegać, ale mogę chyba tylko biegać, prawda? Nie muszę chyba nic bić, tak mi się wydaje przynajmniej. Widzicie? Oni tutaj sobie idą za mną, klepią, a ja sobie po prostu biegnę do przodu. Jestem ciekaw, czy mogę tak zrobić? Po prostu pilnować się. Ja się będę pilnował bardziej, a oni wszyscy mają załatwić całą resztę. Ja sobie będę po prostu biegał w kółeczko za każdym razem. Czy to mi da radę? Czy da radę takie coś zrobić? Ja sobie biegam teraz w kółeczku tylko i wyłącznie, a Spectra plus oni będzie zajmował się całą resztą. Na razie dajemy radę, prawda? Dajemy sobie tutaj radę. Ja sobie biegam tylko i wyłącznie, nic nie będę robił, dosłownie nic nie będę robił. Będę biegał sobie w kółeczko teraz i dobijał do wyższego poziomu. Jeśli to się uda, to będę miał sposób, jak nabić sobie szybko poziomy tutaj, no bo wiecie, najdłużej tutaj zajmuje całe tutaj nabijanie wszystkich rund do przodu. I to jest największy zawsze problem. Póki co wam powiem, idzie to naprawdę mega. Ja nic nie robię. Dobra, trzymajcie kciuki. Spotkamy się za 4 rundy przy BFB. I mamy to, ja ciągle biegam. Ciągle biegam, nic nie robię. Naprawdę, nic nie robię, tylko biegam, zbieram banany i biegam sobie w kółeczko za każdym razem. Teraz zatrzymamy gierkę, bo wydaje mi się, że będę miał te pieniążki na plazmę maksymalny poziom tutaj dla naszych tutaj przyjaciół. Sprawdźmy sobie, jak oni będą sobie radzili na poziomie maksymalnym. Coś mnie gryzie, nie wiem co, na ranny Julek. Dobrze, dobrze, 57 tysięcy. Zobaczmy, jak oni sobie to będą radzili. Czyli ci plazma, Monkey Fan Club, mamy was. No dobra, jak wy wyglądacie, ale to jest cudowne, patrzcie, oni, plus on tam u góry, no to jest zespół, to jest bro zespół bardzo mocny. To teraz sprawdźmy to, jak sobie poradzą, bez mojej ingerencji oczywiście, bo po co ja mam tutaj coś robić, skoro mam cały fanklub za sobą, jeszcze Spectrę, która dosyć fajnie sobie z tym wszystkim radzi, aż że będzie mi szkoda zmieniać to wszystko na bumeranga później, jeszcze raz, ale no oczywiście będę musiał go sprawdzić jeszcze, bo chcę go wam sprawdzić jeszcze dla was, ale wiem jedno, fanklub to jest to, co każdy powinien sobie zrobić, jest to mega, mega śmieszne. Dobra, przybiję w bitach się nie da, stałem sobie w miejscu teraz, tak dosłownie, stałem w miejscu, nic nie robiłem, tylko i wyłącznie stałem i tak sobie wiecie, patrzyłem się, jak to będzie tutaj ta gra wyglądała i nie mogli mnie zniszczyć. Nie mogli mnie zniszczyć stojącego w miejscu. O co, come on. Mówię, to bieganie, że teraz tylko biegania nie ma, to jest troszkę problem, powiem wam szczerze. Przedtem faktycznie można było sobie tutaj bardzo szybciutko od wszystkiego uciec. Teraz jest to lekko utrudnione, nie ukrywajmy. No ale ta banda z tyłu, co biega za mną, to jest nieporozumienie. To jest nieporozumienie zdecydowanie. Nikt nie może do mnie podejść, bo ta banda od razu się rzuca. Ta banda się rzuca od razu na wszystko. Patrzcie się na to. Rzucam ich lekko naprzód. Ja sobie stanę lekko z tyłu, za nimi. No i teraz oni. No. Oczywiście jest ten cały czas taki ból, prawda, że hej, ale oni mogą dotrzeć do mnie. No ale oni sobie dają radę. Bardzo często oni sobie spokojnie dają z tym wszystkim radę.
moje uszy i wasze pewnie też. Mam nadzieję, że uda mi się jakoś to fajnie ściszyć. No dobra, bardzo fajnie się gra tym fanklubem. Ale czas to zmienić. Czas to zmienić, żeby nie było, że gram tylko i wyłącznie takim prostym zestawem. Wróćmy naszego bumeranga. Będzie mi was brakować, naprawdę. Będzie mi was naprawdę strasznie brakować, bo było z wami mega przyjemnie tutaj. Ale mamy nasze bumerangi. Lecimy po kolei. To i to. To oczywiście znamy. To jest rzucenie takiego pojedynczego miecza, znaczy i z jednym ostrzem. Tu mamy już z dwoma oszczami, czyli taki sam mieczyk, ale z dwoma oszczami, czyli będzie miał większe pole rażenia z tego, co mam rozumieć. I kupujemy od razu Dark Lord, czyli jeszcze lepszy mieczyk. No i teraz już bez pomocy naszego fanklubu. Sprawdźmy, jak to się będzie miewało. Dobra, daleki zasięg. Moab na szota. Moab na szota poszedł. Widzicie? No dobra, dobra. Nie mam fanklubu, ale i tak mam wrażenie, że no ta moc jest jakaś olbrzymia. No fanklub może nie był mi aż bardzo chyba potrzebny. Chociaż, no dobra, był potrzebny. Powiem wam dlaczego. Cała moc fanklubu polegała na tym, że ja nie musiałem nic robić. Zostałem sobie w miejscu, nic nie mogło do mnie podejść. I to było mocne. To było mocne w fanklubie, że ja nic nie robiłem, a on sobie radził. On sobie radził bez mojej jakiejkolwiek tej ingerencji oczywiście. I to było w nim najmocniejsze. To było w nim właśnie najmocniejsze, że ja nic nie robiłem. Shot? Też? Nie, nie na shota. Dobra, już bym się przeraził. No około 4 rzutów było trzeba oddać, co i tak jest bardzo mało oczywiście. Co i tak jest bardzo mało. No ale to zawsze są 4 rzuty, a nie jeden rzut. Jak w przypadku Moaba. Bez sensu. Ale dobra, lecimy dalej. Mówiłem, gramy teraz... Dobra, bez sensu, to bez sensu, prawda? No, ale teraz troszkę tego będzie leciało na mnie. Chociaż troszeczkę tak się zastanawiam, czy fanklub jest lepszy, czy to. To ma ten plus, że tutaj faktycznie bijemy bardzo mocno. Mamy bardzo mocny damage. To oczywiście przynajmniej mamy bardzo mocny damage. Ale czy on nam jest potrzebny, mając fanklub, który załatwia wszystko za nas? Nie wiem, szczerze mówiąc. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, czy jest on nam aż tak bardzo potrzebny, ten wielgachny damage, czy wystarczyłby nam fanklub, który by wszystko załatwiał za nas, prawda? No tak mniej więcej wygląda tam, że on wszystko załatwiał za nas i my nic nie musieliśmy dosłownie robić. Mogliśmy sobie stać w miejscu, w skokle. Po tutaj ja muszę faktycznie już uciekać, widzicie sami. Tu muszę uciekać i jeden mój błąd powoduje, że przegrywam. Mój błąd powoduje, że przegrywam grę. Tam błędów nie było, bo jeśli nawet popełniłbym jakieś błędy i coś by się stało tutaj z tą moją całą taktyką, to fanklub by mnie zawsze uratował. No ale to nie chodzi o to, żebyśmy grali tylko tym sposobem najłatwiejszym. Spróbujmy z tym, chociaż wiecie, no bardzo chciałbym jednak tutaj przejść do Bada, byłoby bardzo, bardzo milutko, ale nie wiem, czy mnie się uda tak naprawdę. Powiem szczerze, że nie wiem, czy mi się uda do tego Bada dotrzeć. No ale się postaram przynajmniej. Będę się przynajmniej bardzo mocno starał, żeby do niego dotrzeć. A jak wyjdzie, to się okaże za chwilkę. To się okaże już za chwilkę, bo już jak widzicie jest coraz, coraz to ciężej. My bijemy bardzo wolno. Bardzo wolno, ale bardzo mocno bijemy. Więc zobaczymy to za moment. Ojojku, ta spektra też jest bardzo fajna. Ale wszystko mega głośno. Oczywiście ja mam to bardzo ciszę, więc myślę, że u was nie będzie problemu z tym, a mi uszy najwyżej za chwilkę odpadną od tego hałasu, który tutaj jest notorycznie. I tak jak to pamiętam z poprzednich gierek, muszę bardzo uważać na te wszystkie wyjścia, bo w każdym momencie może wyjść mi coś, co przypadkiem mnie zniszczy. Tak, ja to miałem poprzednio, że mi nagle z tego tunelu, jakby po prostu Mario jakiś wyleciał BFB, który mnie zniszczył tylko dlatego, że po prostu wyszedł akurat w tym czasie, gdy ja przechodziłem obok niego. Więc na to trzeba oczywiście bardzo uważać, żeby sobie takiego błędu tutaj nie zrobić. To jest chyba najsilniejsza możliwa rzecz, którą możemy tutaj mieć, czyli to jest chyba jedna z tych droższych, prawda? Nie ma chyba nic droższego od tego. Chociaż tak się zastanawiam, że... No nie no. Z tego co pamiętam, do super małpka była o wiele tańsza od tego upgrade'u. Chyba tak. No, przeszedłem za blisko tej kanalizacji, przeszedłem po tej rury. Zdecydowanie za blisko. Nic nie ma za mną, nic nie ma za mną. No właśnie, to jest ten ból. Że w przypadku, gdy graliśmy fanklubem, to nie patrzyliśmy się do tyłu, bo biegliśmy tak o, przodem.
niczym się nie przejmowaliśmy. Tutaj musimy faktycznie mieć na uwadze to, że my musimy bić, bo to my jesteśmy tym damage'em, a nie nasz cały zestaw, nasz cały... nasi wszyscy tutaj ludzie, oni są te... To my tutaj mamy wszystko klepać, a nie oni. Więc to jest jakby ten cały ból. Widzicie, tam właśnie teraz muszę specjalnie tutaj jakby odsuwać i patrzeć się na wszystkie strony, co się tutaj dzieje, kto leci w moim kierunku, żeby nie popełnić jakiegoś prostego błędu. 78 runda. Widzę, że to też troszkę jest ona bazowana na tej standardowej rundzie, gdzie faktycznie leci spory rush na nas właśnie z ceramiki i kamo ceramiki, tak jak tutaj właśnie w tym przypadku. No i dodatkowo leci jeszcze BFB. Więc fajnie, że to już wreszcie jest zrobione na wzór właśnie naszych baloników. Więc bardzo, bardzo fajnie. No i dobra, Zong. No i widzicie, prawie bym na niego wszedł. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem rzutów. No i oczywiście Spektra jeszcze, prawda? I oczywiście Spektra, więc tutaj nie ukrywajmy, że to tylko my to zbiliśmy. Spektra też, ale to już będą tereny, gdzie jeszcze nie dotarliśmy, czyli runda powyżej 80, czyli teraz bijemy do setnej rundy. Będzie ciekawy, coś tak czuję, więc szykujcie się, że to będzie mega tak dużo zabawy. Właśnie, to w takim razie będzie DDT jeszcze? Bo skoro bijemy do rundy z Badem, to będzie DDT również? I to byłoby naprawdę ciekawe, bo jak szybki by on musiał być, żeby nas doganiać, prawda? DDT jest najszybszą jednostką w całej grze, najszybszym balonikiem, najszybszym sterowcem w całej grze i nawet chyba balonem również. Więc tutaj by musiał być szybszy od purpurowego, a ja już od purpurowego ledwo co uciekam. Zobaczymy, jest bardzo ciekawa runda 90 w takim razie. Runda 90 to będzie ta, która może nas zniszczyć. Oj, 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 problem. Musimy uciec naokoło, żeby znaleźć sobie jakiś punkt do atakowania. To spory problem. To jest spory problem. Okej, już możemy. No i dobra, mamy problem. Mamy problem tego typu, że są trzy zongi, które są dosyć szybkie. No i musimy od nich uciekać. Jest to zabawne. 87 runda bynajmniej. Nie wiem, powiem wam szczerze. No wy mi napiszcie, co jest według was mocniejsze. Fan klub, który bije za mnie? Czy jednak dobra, mocna broń, którą ja mogę bić? Ciekawi mnie to. Ja sam chciałem ich sprawdzić tutaj jeszcze, jak będą DDT, więc kolejna runda. Teraz banany, dobra. Po bananach widzę, czy to jest kolejna runda, czy też nie. Lećmy. Właśnie. Będą takie moaby i DDT. Właśnie, czy ja od DDT mogę uciec? Bo to mnie ciekawi. Czy DDT jest wolniejszy ode mnie? Są wolniejsze ode mnie. Dobra, są prawie, że na styk ze mną. Ja jestem tylko minimalnie od nich szybszy. Tylko minimalnie. Ciężko jest. DDT będą ciężkie. Na szczęście nie ma ich dużo. Nie ma dużo DDT. Bo jeszcze runda 95 będzie z DDT, z masą DDT. Będą praktycznie same DDT i purpurowe. Ciekawe, czy tak będzie. Purpurowe czy inne? Czy... Kamolidy. Kamolidy chyba są tam jednak. Dobra, kolejna runda. Odsuwam się lekko od tego wyjścia, bo tutaj oczywiście nam się pokazuje coś. Zongi lecą, dobra. Kolejne zongi. Ustawmy się jakoś tak. Aha, muszę przebiegnąć koło nich. I teraz bokiem szybko. Biegnij, biegnij, biegnij szybko. To jest takie, wiecie, takie ryzykowne strasznie. Muszę koło nich przebiec, prawda? Muszę zonga zniszczyć. Zongi zniszczyć. A, no i jak. Będzie ciężko z wami. Dobra, jeden zong już padł. Oczywiście od Spektry chyba, głównie. Od Spektry chyba, tak mi się wydaje. No i dobra, powoli, powoli, systematycznie jakoś to klepiemy, ale czy pokonamy Bada? Pokażcie się. DDT teraz lecą. 20 DDT. A tak, jeszcze zwykłe są. Tak, jeszcze są zwykłe, faktycznie. Czyli zwykłe plus DDT. No dobra, ja uciekam. Ja tylko uciekam w tym momencie, bo wiem, że tego jest dużo, więc potrzebuję złapać dystans od nich. No i dobra, mam dystans, mogę już powoli klepać, bo nic tutaj z przodu nie ma, więc teraz biegnę i biję. Dobra, mówię, to będzie spoko. Są one szybkie, są prawie takie szybkie jak ja, no ale jesteśmy w stanie od tego uciec. Moje tutaj klony się porozsiewały wszędzie
i powoli tam klepią, więc bardzo, bardzo fajnie. No to co? Spadły banany, kolejna runda. Stajemy w tym miejscu. Pod ucieczkę oczywiście później. Okej, ja już zaczynam, już uciekać. Tak, już zaczynam uciekać. I znowu kółeczka. Znowu patrzę się tylko i wyłącznie tam, gdzie mam biec, żeby było szybciej, prawda? I uciekamy, od nich. Mam nadzieję, że zdążę. Bo muszę oczywiście być na przodzie, prawda? Muszę wszystkich wyprzedzić. No to z tyłu taki widok tych zongów nie jest jakiś mega, mega fajny, no ale daliśmy radę. Uciekliśmy, rozwalamy tylko purpurowe, no i teraz możemy już klepać. Jesteśmy już na przodzie, więc już nic tutaj nam nie grozi, chyba. Tak mi się przynajmniej wydaje, no ale nie ma sensu grać z odpalonymi rundami non-topper, bo teraz musimy sobie tutaj fajnie radzić z tym wszystkim. No dobra, w takim razie nie wiem, czy sobie jednak nie wezmę czegoś innego. Chyba sobie zmienimy się teraz na kusznika, bo chciałem go jednak sprawdzić jeszcze, tego maksymalnego kusznika, bo go testowaliśmy już. Ale jest bardzo ciekawe, jak on wygląda teraz w tym maksymalnym buście, prawda? To jest bardzo ciekawe, jak on tam właśnie wygląda, co mu dodali nowego. Bo na pewno coś mu dodali, musi być o wiele mocniejszy, a on już był bardzo mocny przy poprzednim, czyli przy Crossbow Master, a teraz jest jeszcze Lordem, więc... O tym bardziej, to musi być naprawdę mega mocarny upgrade. Więc sprawdzimy go. Kolejny upgrade do sprawdzenia. No to będzie ciekawe. Dzisiaj w ogóle sprawdzimy chyba trzy. Trzy pełne ścieżki. Mówię, nie wiem, czy będę w to jeszcze grał, bo największy problem z tą gierką jest taki, że ona dużo czasu zajmuje, żeby dojść do tego poziomu. A nie gra sama. Tylko dojście do poziomu zajmuje bardzo dużo czasu. Sprzedajmy. Tutaj idziemy teraz znowu w to. Idziemy teraz w kuszę. I Bloon Hunter. Strzelamy szybko, na pewno strzelamy bardzo szybko, ale dobra, zobaczmy to w praktyce. 97 runda. Będzie ciężko. A nie, to są dwa te, dwa opancerzone zongi. Ja to nawet może i spoko, że akurat na tych mi trafiło przetestowanie. Nie wiem, szczerze mówiąc. Balona opancerzonego bijemy na 3 strzały. Ceramikę na szota, ale to pamiętałem, że poprzednio też właśnie daliśmy, jak graliśmy z tym masterem, to biliśmy ceramikę na szota, to pamiętałem. Dobra, to jest. To jest dobre. Widzicie, zresztą sami radzimy sobie bardzo, przyzwoicie. Kolejne, jeszcze jedną rundę spróbujemy na tym. No widzicie sami zresztą, jak to wygląda. Ojejku, mam problem. Bo nie wiem, gdzie uciekać. Ucieknę w tym kierunku. Mam nadzieję, że nie popełniłem błędu z wybraniem kierunku, ale chyba nie. Okej, tych zbiję od razu. Oj, muszę uciekać, Będzie problem, będzie spory problem tutaj jak nic. Tu będzie problem, żeby to przejść. Dobra, okej, mamy teraz tutaj. Jesteśmy na prowadzeniu. Zbijemy zongi pierw. Właśnie nie wiem, co jest szybsze. Czy BFB jest szybszy tutaj, czy Moab? Bo tutaj to nie jest tak idealnie, tak jak normalnie znamy, prawda? To tak nie jest tutaj, w tej gierce. Dobra, nie mam żadnych zongów. Teraz mamy same Moaby. I tu masę oczywiście Moabów. To jest runda, gdzie jest ich najwięcej, prawda? Więc no to musi być, być mocna runda. Ale dobrze, daliśmy sobie radę. Bardzo, fajnie. No oczywiście, kusznik sobie mega dobrze radzi przy rozwalaniu baloników, bo bije ich na szota, czyli każdą ceramikę bije on na szota. Nawet opancerzono, więc to jest mega mocne. No ale bije punkt, nie bije grupowo. I to jest taki jego chyba największy minus. Spróbujmy nim przejść grę w takim razie. Myślę, że on będzie dobry do przejścia gry. Chociaż oczywiście bumerang byłby spoko. Ale bumerang zostawia baloniki szybkie. Zobaczmy teraz tą rundę. Tu będzie masa tych i będą jeszcze DDT, te opancerzone. Czy będą mocniejsze DDT tutaj dostępne? Właśnie, one. Muszę jakoś ich ominąć wszystkie. Baloniki. Znowu tutaj jeszcze lecą DDT na mnie ciągle. Skok i w tył. Dobra. I klepanko, teraz już tylko i wyłącznie. Dobra, jest spoko. Oczywiście leci ich więcej niż, standardowo, bo standardowo lecą 3 opancerzone DDT albo 4. Tu było około 8 przynajmniej. Minimum około 8 opancerzone DDT tu, tutaj było. No ale dobra, nie przejmujemy się, zbijamy
I co będziemy mieli? Będziemy mieli teraz? No oczywiście, że naszego Bada. Ej, no daliśmy radę. Daliśmy radę dojść do Bada chyba, tak mi się wydaje. Mamy to. Teraz tylko czy tym chce przejść Bada? Chyba tak. Tym zestawem chce przejść Bada. Gdzie się pokaże Bad? To jest genialne pytanie. Uwaga. Tutaj. Mamy. Mamy cię, Badziku. Dobra. Bawmy się. Bawmy się teraz z tobą. Nie wiem, jak twoja szybkość będzie. Czy ja... Nie, ucieknę. Dobra, spokojnie, że to ucieknę. Znaczy, wiadomo, standardowy Badzik jest mega, mega wolny. Ten jest, wiadomo, że będzie trudniejszy do zniszczenia, ale jest dobrze. Jest dobrze. No i dobra, rozbity na zongi. No z zongami już nie powinno być problemu. Chociaż widzisz, że jeszcze wyszło coś innego z niego. A mamy jeszcze DDT przy nim przecież, faktycznie. Faktycznie. Okej, okay, rozbijamy do końca. No i zostały nam baloniki, więc mamy to. Mamy to chyba. Chyba, że popełnię jakiś teraz głupi błąd. To przegram, prawda? Pokonane. Udało nam się przejść Blues FPS, rundę setną. Dzięki wam wielkie za oglądanie i do kolejnego materiału. Na razie. Hej, pa.